Włączyłem złe intro. Sprawdzimy dzisiaj demko, które dostałem. Gry powstającej 20 lat. Tak? I jeden człowiek, jedna gra. Widzieliście? Hidden Deep? A jest taki słodki projekcik, który powoli w 2021 się pojawi. Taki horrorojek z widokiem z boku. Ma swój urok. Okej, realistyczna gra i tak dalej. Czy nie ze Steamka? To jest build z torrentów, tak? O, to jest taka gra. Ej, polska gra, dajmy, o. Chodzi się na wsadzie. Skacze się... Którym się skacze? Spacją? Spacją się skacze. Tak, jest klimat śląski. E się podnosi, używa się, mamy klasy postaci. Nie wiem, przejdziemy sobie do takie trochę tutorialowe, tylko to jest późniejsza już misja. A będzie akurat wgląd w to, co się dzieje. O. S się schodzi. To jest gra eksploracji. To jest, z tego co rozumiem, nie ma losowo generowanych tych lokacji. Ale ma swój urok eksploracyjny. Czy mogę być przodownikiem? Tak, są klasy. Z tego co rozumiem. Czy to nie Noita? Nie, tutaj mamy z tego co rozumiem misję. Tak, damy M, się włączy mapa. Musimy się dostać tu. I to jest kilka ciekawych mechanik. Teraz tak, shiftem się skacze. Jest podciąganie, to jest bardzo larowe. To co tu się dzieje. Czy będzie Janosik? Tak, ale nie dzisiaj. Okay. Czy gra jest o Ślązakach? Tylko że podwodnych? Tu była taka, że gdzieś tam chyba łódź podwodna poszła na ten... na dno sprawdzić, a tam baza podziemna. A! Zaczynają się fajne gadżety. Tu jest dużo fajnych gadżetów. Linka z hakiem jest strasznie jarająca tutaj. Bardzo mi się podoba. Żelarowe. Nie, przepraszam. Tak, jak Prince of Persia. Ale ten, pierwsza. Tak, więc mamy takie gadżeciki. One są bardzo ok. A, chwycił. Jest dużo BHP, łatwo się tu ginie. Mamy tak, tu w lewym górnym jest jeszcze 7 żyć zostało. Pokażę wam, umiera się super w tej grze. W sensie okazało się, że nie doskoczę tutaj. No i zdech. To jest kochane. Wykorzystanie sprzętu jest też kochane. Oj! Piękny zakres Linka z hakiem nie chwyci, nie? Sprzęt jest realistyczny. Tylko to można wystarczy wcisnąć guzik i się naprawi. Tu jest korbeczka. Musimy iść do szaftu drugiego, tak? O. Więc hej! Coś tu jest, momencik. Potrzebujemy... Można się huśtać. A, tu jest w ogóle drabina. Jestem trochę na zwierzęciem, ale no... Bo wystarczyło podejść i zejść po drabinie. Tak, jest tam ktoś tu mówi, Rudy, że jest skojarzenie z Elastomanii. Tak, bo to jest ten wektorowy, czy wiadomo, to wszędzie jest, tylko to jest taki widocznie, bardzo widoczny świat wektorowy, to jest też słodkie. Tu moje poczęcia. I co mi się bardzo podoba, potem jest tak, że postać jak się na kucaka chodzi, że nie chodzi na kucaka, nikt w życiu nie chodzi na kucaka. To jest takie głupie w tych grach, że ludzie kucają. Chodzi na czworaka, to jest super. Ale oprócz tego musi się czołgać. To też jest super. Jaka jest fabuła? Przeszukujemy jakąś tajemniczą bazę na dnie oceanu. Ekipą górników ze Śląska. Mogę się mylić, są różne klasy, jest górnik i ten. Zagryzło mnie. No a tutaj diabły, tak?
sorry, diable. Diabeł tam se schodzi. Czy nietoperze z Wuhan, to byłby dobry twist. Domyślnie z tego co rozumiemy iloosobową ekipę. Oj, zrobił ten... Uwaga. Tylko jak się walniesz zbyt mocno, to jest tragedia oczywiście. Czyli jak na przykład bym zaczepił o to i zrobił tere, to super. Lubię taką fizykę, że ludzik... Okej, zostały... Chciałem to przejść. Zostało 5 śmierci. Więc śmierci są fajne. No tak. Jak w życiu, tak? A! Moment, przecież żeryja. Czy gra dopiero w drugim rozdziale powie, jak będzie eksploracja, ale trochę wam zaspoiluje. Mamy narzędzia górnicze. Jak nie wiemy gdzie iść. Oho. To możemy sobie przyłożyć. Ultrasonograf i sprawdzić. Widzimy, że pod nami jest jakaś jaskinia. No. A jakby tego było mało, to mamy drony z tego. Z tego fajnego filmu Ridleya Scotta. Patrzcie. Które nam zeskanują jaskini, jak się boimy tam zejść. Diabeł. Możemy kopać prądem diabłów. Okej, okay, to jest amunicja, bo już wiem co to jest. Ona się psuje niestety, jednorazówki są. Ja wiem, czy to realistyczne, no. Elon Musk może nie doszedł do władzy ze swoją fabryką. Dla bezpieczeństwa. Fajne, nie? A, tutaj ten. Za drugim razem wiadomo, ale chciałem pokazać, jak się ładnie umiera w tej grze. Nie, bolało, tak? Dobra, zostało nam ile? 3 życia. Pójdziemy tam. Ile amunicji? Amunicji ile masz? Magnum. 28, a to nie ma tragedii. Ale mimo wszystko. Moment, nie lubię, jak ktoś mnie zabija. Zostały 3 życia. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Okej. Okay. No. No i dobra, zaraz się nie żyje. To weź sobie podnieść, tak. Tych linek jest nieogreszona. Chyba tak. Ta gra będzie pewnie tweakowana, nie? Bo to wiadomo, każdy czeka na feedback. Ale nie znamy struktury etapów później, nie? Bo... Aha, moment. O. Więc tak, wiemy, że... Aha, kartę musimy znaleźć. No dobra. Myślę, że nie pójść tego skana tutaj. Okej. Jakieś robaku. Okej, i tam coś jest. No to jest śliskie. Już mamy mało żyć, więc nie będę umierał dla was tutaj. Raz. Halo? Oj, chyba większość zabiłem. Zostaw. Kurde, głupi przypał. Tu jest klucz. Mogłem zjechać na dół, pomyślałem. Dobra. Halo, gdzie jesteś, robaku? Moment, moment, jest mi. Jest. Dobra. Okej, 2 życia.
Aha. Tupta. Aj, i idziemy do głębszego sektora. I to. Najlepsze jest to, że to jest dużo fajnych elementów. Bo to się wydaje, że to jest tyle, ale to nie jest tyle. Bo zaraz wam pokażę przedsmak, bo nie jestem pewien, czy. Szczerze nie sprawdzałem tego demo aż do końca. Diabły, sekundę. Dla bezpieczeństwa. Usmażę je, dobra. Tak, tryb, jak on się nazywa. Nie wiem, czy mi się nie skończyły te dziadostwa małe. A! Puść, puść, puść! Miało ich nie być. O, jest pan Łuki właśnie. Dzień dobry. Nie, niespodziewanie tak wyszło. Przepraszamy. Możecie się pana Łukiego pytać, co ten, co, o co tutaj chodzi. Dobra. Zostałem mi ten. Najpierw spytam się, czy są kody na cheaty, ale powinienem to zrobić. Czy jest w tym demie jeżdżenie samochodzikami? Zaspoilowałem trochę, ale. To czy... O Boże, moment, sekundę. Słyszę, że dron ryja. Przepraszam. Usłyszały. O. Moment. Lata. Okej, mamy szczęście. Znaczy, dużo spoilerów jest w zwiastunie gry. Okej, udało się nie umrzeć. Tak. O Boże. Oj, udało się przeżyć. Uwaga, czołgam się. Czy to jest soldat z fabułą? Nie, no chyba nie. Soldat dwójka teraz wychodzi, nie? Ja w soldata dużo nie grałem. W sensie, że grałem dopiero jak ktoś powiedział, że soldat istnieje. Więc nie wiem, jak to wszystko śmiga. Dobrze, że zabrałem tę amunicję. Bo zwierzę tutaj nawaliło sporo. O, jest pan Bonkol. A, że dwójkę grał. Dobra, przepraszam. Szybałem, że w to grałeś. Czy jest połączenie Prince of Persia z Larą Croft? Ale ma swoje elementy bardzo fajne. W sensie, nawet Lara nie była nigdy dwuwymiarowa aż tak bardzo, nie? Bywała, tak? Przepraszam, bo chyba były dwuwymiarowe części. Ej. Więc jak graci mówi, żeby wziąć elevator down, to my pojedziemy elevatorem w górę. I to jest podniecające, spójrzcie na te pojazdy. Pojazdy bardzo mi się podobają. Nie wiem, czy ktoś ze Śląska może potwierdzić, że są fajne, ale są fajne. I one działają. Tylko, że tak jest informacja, że tylko jak w życiu inżynierowie mogą używać maszyn. Inżynierowie są ubrani w pomarańczowe stroje. Bo on krążał uprzednio do Śląska. Blame Drop pyta. Aha, bo to jest autorski silnik w ogóle. Blame Drop pyta o wersję na Linuxa, żeby Blame Drop narzekać, że nie działa. Dobra, to jest z tego co rozumiem. Misja później, tak? Bo rozumiem, że będzie jakiś podział na dni. 26 dzień. I tutaj. Vernon and Hannigan were inspecting a previously unexplored area and we lost contact with them.
had a ground quake, but it was enough to cause the entry tunnel to collapse. So you must use another entrance to locate them. Use your terror scanner to find an entry point. Dobra, zeskanuj teraz skanerem. No to spoko, to za chwilkę. I teraz... To była trudna zagadka. Jakby skanowałem tutaj dużo rzeczy. I patrzę sobie tutaj. No i tu jest korytarz. A, cała wielka jaskinia pod nami. I tu się zaczynała ta zagadka, która mi się w sumie podobała. Tak, wykrywa puste miejsca pod tobą. Aha. Jeszcze może zdobywał budynkami wybuchowymi aka kopanko. Mam nadzieję, że nie spadnę. Analiza. Strasznie ładny jest ta grafika tego skanera. Oj, to jest jakaś duża komnata pod nami. Tu się możemy już trochę chyba pobawić dłużej. Tak, bo gdzieś tu jest, znaczy przyjaciele tu są, tak? Tak na tym polega misja. Żeby tu nic nie zjadło. Nie wiem, czy dobrze w ogóle idę. Oj. Czas do snu, mówi support. Jasne, przepraszam, tak odpaliłem o tej porze, bo ten... Teraz tak. Właśnie, to jest ta gra, że to mi tłumaczy. Albo się wybiera, tak, są te boldrony, magnumik, ładunek wybuchowy, lina. I nas interesuje... Ty, lina. Aha! To jeszcze jest fajny feature grappling hooka, ale o tym za chwilę. Będzie chyba okazja pokazana. Znalazłem miejsce, się nie potrafiłem rozkminić. Gdzie jest właściwe miejsce? Tutaj rozwalałem wszystko, że miały być pionowe linie wskazujące ten, tak? Tego nie załapałem. Chyba, że one się pojawiają na ziemi. Ty, dobra, jestem głupi. Bo źle odczytuję mapę, moment, jeszcze raz. A, nic, dobra, wyszło. A jeszcze będę. Good. You found an entry point to a deeper level, but we're not quite there yet. Explore this area, try to find an even deeper entry point with your terror scanner. Pionowo nie powiedzieć, gdzie stoję. Nie, mówię, że za trudne. Mówię, że ja nie strzeliłem tego jeszcze. Nigdy nie operowałem USG, tak może dlatego. O, są te larwy. Raz, dwa. Raz, dwa. Ta była szybka. Czy mogę w dymie grać inżynierem? Nie chcę spoilować, ale tutaj się właśnie szuka kolegi, który jest inżynierem. Zaraz, trzęsie się. Dobra, bola, zobaczymy. Jest bardzo ładny jest ten bol. O, kopniemy prądem jeszcze? Dobra. Kurczę, przeżył. Najgorsze, że przeżył. Boję się, że to się może źle skończyć, ale miejmy nadzieję, że... To jest fajne. To chyba w ogóle trochę... To chyba można zejść na nogach, ale no... Jak jest linka, to po co? I tu darło gębę, tak? Nie wiem, ile mam pocisków. 180. Halo.
Okej, drze, dobra, drze i AP. Dobra, domyślamy się. Teraz tak, zrozumieć to. Teraz skan. Tutaj muszę pamiętać, żeby przeładowywać. Mam odruchy właśnie z mafki, gdzie amunicja ginie, więc nie przeładowuję kompulsywnie. Nope, nope, nope. Okay. Proszę mnie połączyć. Kogo pytać coś o tę grę? Łukiego jest tam na czacie. On dużo grał w tę grę, więc dużo wam powie. Okej? Okay. Że straszne. Mi się bardzo podoba ten klimat. Te małe są chyba strasznie skuteczne. 5 żyć zostało. Uwaga, czy to będzie bezpieczne? Okej. Okay. Jak się im da podejść? Zwróćcie na nich uwagę. Uwaga. Okej, okay, mamy takie coś. To jest w ogóle, nie powiedziałem tego. Gram na jakimś hardkorowym poziomie trudności, ale uznałem, że ten... Jak mam się dobrze bawić, to na takim czymś. Bo z tego co rozumiem, na normalu nie ma aż tak dużo tych nietoperzy wuhanowych, prawda? O! To jest świetne. Lubię takie gadżeciarstwo w grach. Zwłaszcza, że ono tutaj nie jest... Najgorsze w gadżeciarstwie w grach jest kiedy... to jest press F to JSON, a tutaj jest takie, że możemy to eksperymentować. To jest dla Polaka ważne. I teraz Enter. Enter jest za daleko dla niej, żeby oderwać rękę, ale mniejsza z tym. Nie można zbindować. I teraz, kiedy... A? Dokładnie, goty, nie? Nie, fajnie, no. Żeby sprzedawać bilety, tak. Uwaga, wychodzę. Uwaga. Okay. Hannigan has a personal radio beacon, so you can locate him using your tracker. Myślę, że tu chyba jest ślepa uliczka. Bo nie potrafię odczytywać tych... Jak one tam się nazywają? A, bo wysadźmy to. Nie, nie, nie. Dobra. Dobra, tu chyba nic nie ma. Zaraz. Zastanówmy się. To jest pytanie, to jest zagadka. Chyba, żeby zaraz położyć gdzieś tu i tu się przebić, bo tu jest jakiś korytarz. Tu jest korytarz, tu jest ten. Nie wiem, ile mam tych jeszcze bomb, żeby nie zużyć wszystkich. Ekskluzywów mam chyba dosyć dużo. Moment, jeszcze raz. Nie, dobra, nie podłożyło. Żeby w górę się podciągnąć? Przepraszam. Ty!
Jezu, tam wysoko w górę, tego nie strzeliłem. Okej. Okay. Lecą. Mamy tak, 4 życia i chcemy znaleźć przyjaciela. Ja nie wiem, czy nie puszczę w ogóle tego skanu. Analiza. Zaraz. A! I tu sobie analizuję. Puścimy analizatora. Oj. Oby ktoś tam jeszcze był z tych... Kurczę, nie ma tych dziadów. Okej, okay, smażony mnie to też super. Jesteśmy tu. Skan... Okej, okay, to są skan strefy. Czyli idziemy za sygnałem. A, się źle skończy. Ojej, uderzyłem się. A. Przepraszam. 3 życia. O, moment. Lata. Ten chyba przyleciał. Nehe. Kuruch pytasz, to jest dobra różdżka. Właśnie w Noicie nie było lin chyba, nie? To z czego tam zabrakło? Okej. Okay. Pistoleciątko jest. Pika. Teraz skaner nie podawał gdzieś jaka jest odległość od kolegi? Oho. A, widziałem. Dobrze. Pod solin, skoro można latać. Te latadła się kończą niestety. To nie latamy my, jak ktoś ten nie widział. To lata taki mały ro... moment. Szybkie są. No, 3 zdrowia, punkty. Ludzik ma ile? 35%? Ej. To jest pochyła skała. A, widzę cię. Kolegę słychać jak pika. Albo tu. Puśćmy, zobaczmy gdzie jest. Liny się nie kończą z tego co rozumiem. Tam idzie dołem jakiś ten korytarz. Oj, coś wydarło ryja.
A. Są tam. Uwaga. A. Mam nadzieję, że to tu. Pika. Kurde, to może być nie tutaj. Analiza. Chyba jest nawet... Nie, to jestem ja. Ej. Dobra. Tędy nie przejdę, nie wiem, czy mam jeszcze kulkowca. Dobra, tu jest nasz kolega, tak? Tylko musimy pójść bardziej w lewo. Żyje pan? I on jest inżynierem. Czy będą samochodziki, skoro jest inżynier? Kusi. Już blisko. Zostały 3 życia. Czterdzieści sztuk amunicji. Wyląduję, obrócę się szybko. Halo. Jak w życiu, no, obrócić. Ej, to zmarnujemy całą. Tak nie obróciło. Ej. Może tam się amunicja? Śmierć taką zarzutką. Po prawej jest ammo. Tu było chyba. Teraz tak, ostrożnie. Nie spaść, nie zabić się. Czy to chyba można? Dobra. Brakuje nam niedużo, z tego co widzę. Dobra. Ostatnie życie? Tak. Boże, jaki ten... Zrobiły się emocje. Halo, jesteście tam? Jeszcze jeden robactwo idzie. Z życiem tak sobie. No to jest chyba już ten finał. Nie wiem, co będzie dalej. Tak, jak strzelę sobie tu... Zenteruję. Strasznie młode narzędzi używa.
i... Zahaczyłem nóżkami, to było słodkie. Którym się wyłączało skaner? Bo nie pamiętam już. A może się teraz wyłączy, zobaczymy. Halo? Thank God you found me. Vernon was trying to find a way to escape, but he never came back. There's a way out. Jak pasów nie zapniesz w samochodzie. Moment. Q. Dziękuję. Te Q? O. Okay. Dobra, i teraz shiftem, jedynką, dwójką. Inżynier. Tak? Czy potrafi pan używać amunicji? Dobra. Pas jest zapięty, tak. Najgorsza rzecz. Aj, teraz tak, w sumie dalej już nie wiem, co się będzie działo. Nie wiem. Myszką się zmienia brońki. Okej. Tak, widzę. Inżynierowi się bardziej trzęsą ręce. Tak? To jest realistyczne. W sensie... Chyba sobie nie odpuścimy dowcipu o tym, że... inżynier pewnie... Aha, moment. Tylko, że inżynier... Widzę. Czy ja mam mu... Moment. Bo zakładam, że spadnie. Tak, Kwaśniewski inżynier się powinien nazywać. Że mogę się opuścić. Nie będziemy ryzykować zdrowia naszego inżyniera. Z tego co pamiętam... I enter? Okej. Dobra. A ty co masz w ogóle? Nie ma narzędzi, tylko ma broń inżynier, no dobra. 64 pociski. Żyjecie? No właśnie. No ręce się są. Okej. Okay. A! Dobra, sorry. Ty, on teraz będzie tutaj... On tu będzie teraz kampił? Ty. Jest tam ktoś, kto się zna na tej grze? To wygląda... Podoba mi się to. Czy on możemy się tak ich porozstawiać? I powiedzieć... tak, a ty teraz tutaj pilnuj. Zamontuj linę. Ten skrót na linę jest taki sobie. W sensie, że muszę odrywać rączkę. To jest... Okej, guard przydany, dzięki. Czy on na razie stoi i będzie ten? Aha, widzę, że chodzą robaki. A! Pomóż. Proszę, bo... No dobra, to z GG. Teraz nic nie mogę zrobić. Jak straciłem mojego przyjaciela, to jest koniec. A! A, są rozkazy, tylko już nie mam kogo, bo niestety... Straciłem ich. Że mogę się zespawnować, ale zabiłem... Straciłem wszystkie życia już niestety. Ty, dobra, zespawnowałem się, okej. Okay. Dobra. To jest ostatnie życie. To już jest teraz... Teraz to jest symulator ekipy. Dobra, nie zrozumiałem niestety, jak to działa. Wstrzymujesz shifta i daję komendy? Kurczę, nie doczytałem. Rozkaz ożyć, tak.
Znam to. Tutaj mieszka robak, tak? Mieszkasz tutaj? A nie, ten jest... To jest duże dziadostwo. Shift, tap lewo, tap! Zaraz. To jest zbyt trudne. Aha! Shift, tap lewo... I puść shift. Ty, jestem zbyt głupi. Tapnij. Tapnąć... To jest... Muszę trzymać shift. Tapnij. Czy tak lekko kliknąć? Może tapnąć shifta i tapnąć lewo? Wejdź w sterowanie. Ty, woda. Aha, nie z bronią, dobra, dzięki. Okej. Ty, faktycznie działa. Tak? Jak dam to... To on zaczyna biec. I co teraz? Jezu, bo się pan... Jezu. Przepraszam, nie przeczytałem znowu. Czy my się tu możemy utopić? Kurczę, nie zrozumiałem co ten... On jest skautem. Umiesz pływać? Umie pływać. Chyba realistyczne jest wyporne, nie? A inżynier nie miał pływać. Tak? Że tam tak się zawsze mówi, żeby pijanemu, jak się jest pijanym, żeby nie wchodzić do wody. A czy umie wyjść, dobra. No to jest śmiesznie. Nabierz powietrza. A, inżynier też pływa, dobra, sorry, jestem głupi. Znowu ośmieszyłem jedną postać w grze. Okej, przepraszam. To jest taki roleplay, nie? Że mój inżynier nie umie pływać. Ty zaraz. Aż mu w uszach zadzwoniło. Zaraz, może on zdech, nie? Zaraz, to nie było, że... Moment. To nie był przypadkowy dźwięk. Oho. Ajej. O Boże, jak... Ja tylko wyjdę, dobra, chłopaki. Ej, czy dużo tracimy? Teraz jest pytanie. W sensie, na stówę do tego wrócimy, nie? Ale ten... Czy jest jeszcze potem trzecia misja z samochodzikami? Kurczę, bo samochodziki były fajne na zwiastunach. To jest oczywiście moja wina, bo tam najtrudniejszy, najwyższy poziom trudności, nie? Więc ten, normalni ludzie mogą sobie tam pograć w inny sposób. Że mogę zrobić load mission. Tak jest, mogę tutaj wrócić, ale spokojnie. Już muszę iść spać w ogóle w pół do tego.
minor ground quake, but it was enough to cause the entry tunnel to collapse. Okej, okay. Wróćmy do menu. I to jest to. Pierwszy rzut okiem na Hidden Deep. 45 minut pierwszego testa. Bardzo przyjemne. Jeszcze sprawdzimy później, czy są samochodziki, a na razie tutaj zetnę i wyślę na tubę. Pozdrawiam. I w opisach będą pewnie różne rzeczy. O, bo tam zrozumiem, Discord jest istotny.